Najbardziej widoczną zmianą jest nowa strona internetowa pośredniaka. Witryna została mocno odświeżona i podzielona na tematyczne moduły. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i bez problemu dotrzeć do ważnych informacji. Do lamusa odszedł również skostniały system rejestracji bezrobotnych. Nie chcemy, żeby osoby stały w kolejkach do rejestracji w Urzędzie Pracy, tak? Bo często było tak, że przyszło, okazało się, że jest 10 osób i czekam 2 godziny czy 3 na to, aż się zarejestruje. W chwili obecnej uruchomiliśmy numer telefonu, pod ten numer telefonu można zadzwonić i ustalić godzinę wizyty w Urzędzie Pracy i wtedy po prostu przyjść na tą godzinę i się zarejestrować. Urząd Pracy uruchomił także restaurację ofert pracy, czyli specjalną grupę społecznościową, na której dostępne są oferty, anonse i ogłoszenia z całego powiatu. Chodzi o to, aby bezrobotni nie musieli przeszukiwać kilku portali, aby znaleźć zatrudnienie. Tam będziemy zamieszczać wszystkie oferty pracy, te, które wpłyną do Urzędu Pracy. Będą to oferty pracy, te, które spełniają wymogi rozporządzenia. Ale także liczę na to, że do Urzędu Pracy będą trafiały wszystkie informacje dotyczące pracy, wszelkie ogłoszenia, jakieś anonse, to jest może typu właśnie przyjmę nawet opiekunkę do pracy, do opieki nad dziećmi, szukam kogoś do pomalowania garażu. W urzędzie działać zaczął także punkt pracy tymczasowej i obsługi seniora.